Dla mnie takim symptomem pylącej się ku upadkowi edukacji to są testy. Odpowiedź A, B, C. Zabijanie naszej kreatywności. Zupełnie wykluczanie prawej półkuli mózgowej. Mamy też manipulację medialną. Telewizory, w nowym pokoleniu to tylko smartfony. Mamy odwrócenie wartości, autorytetów. Jeżeli ktoś mówi prawdę, opiera się na faktach, no to tacy ludzie są banowani, eliminowani, niedopuszczani do głosu. No, naukowcy z wieloma tytułami na pierwszych stronach telewizji, w ramówkach. No i cały czas karmieni nas strachem.